Siemaneczko, witam serdecznie. To co? Testujemy sobie, czy wszystko będzie działać, czy kamera będzie w porządku, czy światło będzie ok. Troszkę pomalujemy. No wiecie, troszkę mnie już poniosło. Trochę pomalowałem już tutaj. Powiem szczerze, że to się coraz lepiej prezentuje wszystko. Trochę no. Takie wow, nie? No cześć, witam serdecznie. Trochę mi tak dziwnie bez słuchawek, powiem szczerze, nie? Ale to dzisiaj nie potrzeba słuchawek. No tak, już się nie mogłem doczekać, to mówię, troszeczkę tu podziałam w tym temacie, żeby troszeczkę tu pomalować, no bo cały czas, kurczę, no patrzyłem na tego Alistara i mówię, kurde, no trzeba coś tu podziałać. Mówię, jakiś odcineczek testowy można zrobić, coś. Muzykę, bo nie wiem, czy mnie dobrze ludzie słychać. O. Jakiegoś takiego... I zdjęcie bym potrzebował, żeby sobie, wiecie, no mieć jakąś podkładkę, żeby sobie popatrzeć, nie? Ups, panie, pan się nie obraca, jeszcze za wcześnie, nie wypada. O, tu mamy dobre dosyć zdjęcie. Tak z góry, nawet dobrze by to wyglądało. O, spoczko. O, VIP na kanale, to Battle Royale rzucimy. I myk. Poszło. Rączki widać? Sprężyna? No ekstra wyszło, nie? Z tą kamerą. No, zadowolony jestem. Wie kurde, no nie wiem, czy mi to uciągnie, nie? Cześć Maniuś, witam serdecznie, byczku. Widziałem, czy mi uciągnie to wszystko, nawet dwie kamery i cyk, działa, nie? Elegancko. Jak tam u ciebie, byczku? No taki, wiesz, mamy ten odcinek testowy, testuję, czy wszystko będzie dobrze, troszeczkę tam już pomalowałem, żeby, wiesz, jak przyjdzie to 200 osób, obserwujących, żeby było, no to żeby to wszystko wypaliło rzetelnie, nie? Także kamerka jest ustawiona dobrze, wszystko działa. Tu mam napisik. Tyk, 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 tyk. Tu jest jeden Alistarek, tu jest drugi Alistarek. Mamy farby, woda, wszystko jest! I co, elegancko wszystko? Dobra, dobra, to tam dokończ sobie meczyk, byczku. Ja to szukam jakiegoś fajnego zdjęcia, żeby sobie ładnie pomalować. To będzie dobre. Kurczę, wszystko trzeba. O, to będzie ciekawe. No, ale to GIF jest, kurczę, znowu, nie? No, szukamy następny. Mm.
Ty, albo ja wiem, co zrobię, może grę sobie odpalę. Po prostu. Po prostu League of Legends odpalę. Bo uciągnie komputer to wszystko. Narzędzia treningowe. I rozpocznę. Cyk, Alistar, myk. Nic mnie nie powstrzyma. No i super jest. Teraz tak. No tak, ale widok mamy tylko... O, czekaj, plecy możemy sobie ładnie zrobić. Plecy trzeba zrobić. Dobra. Przybliżmy to. O, no i jest gitarka. Zaczniemy go tak malować może. Guziki fioletowe, grzywa niebieska. Tutaj takie czarne musi mieć. Czarne musi też być. Zapomnij, trzeba wstrząsnąć farbę porządnie. Żeby się tam, wiecie jak jest, nie? No jeszcze brązowa musi być. Bo ogonek trzeba pomalować. No jo, ale to mi teraz będzie oszczerzenie AFK wyskakiwać łaskawie cały czas. O, status. Wystaniemy status. No w treningu, no kurczę, nie? Czekajcie. Może wam tutaj... Gdzieś tak delikatnie... Uda mi się wrzucić. No to testowy jest. Będziemy. Jak to testowy, to testowy, nie? To będziemy coś tu testować. Ojejku, nie to. O. O, zapisz. Ojejku. Zapiszemy, ale wejdziemy. Kamerę zablokujemy. I udostępnianie wrzucimy gdzieś troszeczkę wyżej. No i zakryjemy za czat. Powiedzmy, nie potrzebny czat jest. Teraz będziemy sobie malować ten temat. No jest gitarka. Dobra, no to zacznijmy od tego ogonka. Tutaj ten ogonek będziemy malować. Trzeba wstrząsnąć farby porządnie. Pup. Dobra. Dobra, no i teraz i myk cały pomalowany. No tak to nie działa niestety. Z drugiej strony też trzeba.
malowany ogonek. Dobra. No, trzeba się skupić, nie? To takie elementy są trochę, moim zdaniem, ryski. Dobra. Cyk. Dobra. Co jeszcze na brązowo? A ręce. I jeszcze kopyta są na brązowo. I to weźmiemy. Pomalujemy. Ładnie. Kopyta teraz. Żeby nie wyjechać. Uja. No i dobra, literka, ładnie widać. Cyk! I lecimy. Ile się da, to tam się pomalujemy. Troszeczkę, żeby przetestować sobie temat. Wszystko na brązowo. No jest mega, nie? Tak naprawdę to nie mogę się już doczekać, kiedy będzie te 200 osób. I mówię, dobra, zróbmy coś, bo już, wiecie, farby są, wydrukowane, Alistar jest. Taki biały na mnie patrzy smutno, mówię, no nie, coś trzeba coś to dzisiaj pokombinować, nie? A mówię, a może wpadnę trochę tych obserwacji, jak będę malował na tym testowym, taką mam cichą nadzieję, nie? Z testowym odcinkiem, nie? Ale wszystko udało, wszystko jest elegancko, mi się wydaje, kurczę, no tu kamera druga jest. Wszystko działa. Nie zamula. Kurde, no, super. Obawiałem się trochę, że no nie wydoli komputer, nie? Ale to jeszcze grę mogę odpalić, patrzcie. Tle. Chcę wiedzieć, jak tam pomalować go, nie? Dobra. Musimy go tak trochę w ręce. Tą podstawkę sobie już odstawimy troszeczkę. Przeszkadzała. Nie wiem, czy wy widzicie, ale widzicie, jest elegancko. Skupienie na mojej twarzy. Ale damy radę. Nie jestem jakoś uzdolniony artystycznie, ale myślę, że damy radę. No powiem wam, że chyba odkryłem nowe hobby, nie? Bo... Czekajcie, mam zaraz wywalić z gry. No tak się zrelaksowałem przy tym malowaniu, że nie macie pojęcia. Super opcja. Oj, uciekłem z kadru, sorry. Nie, no, no pod spodem to na razie nie będziemy malować, nie? Bo go nie postawię. Byczki, kurde. Picasso. Najbardziej się to martwię o te łaty, nie? Jak to tam zrobić, te łaty, nie? No, dobra. No, tak a propos to wszystkim, wiecie. Wesołych świąt, nie? Życzę. Cyk. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Z nas kadru pewnie ucieka.
Niech tam sobie pobiega trochę. Houston, mamy problem. Trochę wyjechałem. Czekajcie, to gdzieś jest. Tu jest ten, gdzie najlepiej wam pokazać. Trochę wyjechałem, nie? Ale tam czarny. Czarny pokryje brązowy, także nie ma problemu. Patrzcie, ludzie malują bombki, a ja maluję byczki, nie? Dobra, mamy to. Mamy zrobione kopyta. Mamy zrobione, ale tu jeszcze od spodu, nie? Zrobimy od spodu go też, żeby już... Zrobione. Wiem, że nie będzie to widać, jak przykleję, ale to... Dla mnie, nie? Bo ja wiem, będę wiedział, że to nie jest tam pomalowane i będzie mi to przeszkadzać. Nie wiem, czemu tak już jest. Dobra. A jak tam? Jak to idzie, nie? To jest gitara. Myślałem, że będzie gorzej, a to jednak coś tam umiem. Chodziło się na lekcję plastyki. Kurde, super. Dobra. No i mamy tu to ogarnięte. Tu to. Odwróć się do nas, Alistarze. A, uszy. Uszy trzeba tak naokoło brązowym. Dobra. Tak, naokoło brązowym, a w środku... tym żółtym. No i teraz w tym momencie mam chyba za mało farby, ale z tego co pamiętam, jak połączę tom z tom, powinienem otrzymać albo tom z tom, powinienem otrzymać taki jasny. Także coś tam pokombinujemy zawsze, nie? Dobra. To najpierw to co możemy, a później będziemy kombinować. Teraz żeby tylko... Kurde, wyjechałem znowu za kadr, sorry. Teraz, żeby wiecie, nie? Na roga nie najechać. O, dobra. Cyk. To teraz tu cyk. Nie, no super, nie? Czekajcie, to od spodu jeszcze zrobię. O kurde, tutaj to nie jest łatwa sprawa. O. No jest moim zdaniem zacnie. Ło, no jest ekstra, nie? Na święta pomalowany byczek będzie. O, czekajcie, AFK mam. Muszę tylko poruszać. A ten kolczyk jest niebieski, dobra. To mamy niebieski. I mamy tutaj też na niebiesko. I czarne rogi. Okej. Okay. Się to da zrobić. Dobra, jeszcze jedno ucho.
Znowu uciekłem z kadry. Muszę się przesunąć trochę, bo uciekam cały czas z kadru, niestety. Dobra. Elegancko. Uszy mamy. O kurde, tu jeszcze trzeba będzie zrobić. O, to będzie ekstra jazda teraz. Dobra. Całkiem, całkiem. No, tu jest ciężko. Tutaj ten obszar jest ciężki, tutaj widzicie, bo jest tu ręka i tutaj jest te ucho, nie? I to teraz wiecie, nie? Narobili chuda, nie? Albo się uda, albo się nie uda. Cicho się udało, nie? No jest mega. Jest sztośk. Widzicie? Udało się. No i super. Co jeszcze jest na brązowo? Uszy są zrobione. Obejrzyjmy jeszcze naszego Alistara. Ogonek, uszy. Aha, tutaj jest taka drobna łatka. Ona jest brązowa, mi się wydaje. No, brązowe to jest, nie? Tak, brązowe. No to brązowe jeszcze malujemy to. Dobra. Cześć szary byku, witamy serdecznie na streamie z byczkiem, byczku. Malujemy Alistara dzisiaj sobie. Testujemy sobie wszystko, czy będzie działało, wiesz, na dwie kamery, gra w tle i wszystko, wiesz, czy nie będzie się ścinało, nie? Ale ekspert wbił na salony, to mi teraz powie, czy jest wszystko w porządku. Czy możemy zakończyć testa i lecieć na poważnie. W późniejszym terminie oczywiście, no bo 200 obserwujących potrzebuję na ten cel, żeby to tak zrobić. Ale już nie mogłem wytrzymać, wiesz, no już siedziałem, mówię, kurde, farbki są, Alistar jest. Mówię, a dobra, mam wizję, cyk. I zobacz, no, jak mi fajnie wyszło to, cyk. A tu mam jeszcze napisy, nie? Cyk, 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 cyk. Ale zrobię je, no, postaram się, nie? Maluję równo. Myślę, że jest cac. No, no i tak go tu cyk, tą podstaweczkę. Inspektor, to ja jestem inspektor, to ja mogę sprawdzić. No. Jestem inspektor Cruzo, ale wiesz co? To mnie denerwuje, że mi ten cały czas AFK, chociaż jestem na treningu, ale i tak te AFK wyskakuje, nie? To mnie trochę denerwuje, ale to nic. To
Tu jeszcze jest troszeczkę takiego, cyk. Kurde, znowu z kadru uciekłem. Sorki, byczki. Całego pomaluję? Nie, no ale mam dwa, nie? Ty zobacz, mam drugiego tutaj jeszcze, nie? Mam jeszcze drugiego, nie? Także... tego pomaluję, a tego to później pomalujemy. Kurde, nie? Już nabiera kolorków. Cyk. No okej. Okay. To co następne? Te złotem zrobię. Takie tu cyk, cyk, cyk na żółto. To. Czekaj, tu na wodę. O, jest gitarka. Mam nadzieję, że już te nogi wyschły. Dobra, można postawić naszego Alistarka na chwileczkę. Bo ponieważ iż... No jo, brakuje mi tutaj... A dobra, można to. A jest wszystko elegancko. Żółta farba. Nie zapomnijcie, jak będziecie kiedyś coś robić, to żeby dobrze wymieszać farbę, nie? Bo to takie dosyć istotne jest. Kiedyś malowałem sterówkę. Z kapitanem jednym takim, nie? I on nie wymieszał lakierobejcy dobrze, nie? No i musiałem nie dwa razy, tylko pięć razy malować. Dobra, myk. Otwieramy. O kurde. Elegancko. Wow, spokojnie. To mi się podoba w tych farbach, że jest to taki kurczę taki dzióbek i z tego dzióbka fajnie są, można tylko tak cyk. Wow, to dużo. Mogło być tak, wiecie, delikatnie, ale wyszło jak zwykle. Dobra. No i teraz malujemy ten zarys tej pierzamki. Złoty. Kurde, zacznijmy od tej strony. Jako tako, po japońsku. Ale się udaje. Dobra, ruszę się, bo zaraz mi AFK wyjdzie. Te guziczki, żeby tylko tych guziczków nie tak nie stygować. Kurczę, to gdzieś. Dobra. No jest dobrze, nie? Myślałem, że będzie gorzej. Ale jednak, kurde, chodziło się na te lekcje plastyki, nie? Nie, taką zwariowaną tą panią od plastyki. Ja nigdy w życiu jej nie zapomnę. Oj, kurde, ale to się zakryje, to się zakryje. Kolega. No nie, jest to proste zadanie. Ten pędzelek mnie tutaj się nie podoba. O, dobra, trochę
mi się tak, wiecie, otworzył mi się tak, nie? I tak mówię, tu coś mi nie tego smoluje. Ale już jest okej. Nie mogłem nigdzie znaleźć takiego Alistara, żeby sobie kupić. To mówię, kurde, sobie sam zrobię. A co tam? Jak nie możesz nigdzie dostać, to sobie samemu robisz. Znalazłem takiego ziomeczka. Na kręglach go poznałem. Mówi do mnie, że widział mój kanał. Mówi, że no podoba mu się to, co robię i by chciał mi jakoś wesprzeć. Ja mówię, a co ty robisz? On mówi, że drukuje w 3D. Ja mówię, no weź mi takiego Alistara wydrukuj. No i mi wydrukował. I mówię, dobra, to robię taki tutaj teraz sobie z okazji 200 obserwujących. Co prawda, no nie mam jeszcze 200 obserwujących, brakuje chyba tam 6, ale nie mogłem już wytrzymać, no co mam wam powiedzieć. O. Poza tym są dwa, do drugiego też pomalujemy. Dobra. Jest spoko, nie? No i tak to wygląda, tak to się prezentuje. Myślę, że nawet całkiem zacnie nam to wyszło, byczkowie. Dobra, znowu mi AFK wyskoczyło. Jest całkiem, całkiem. Jak tam, panie inspektorze, dobrze? No i tutaj możemy sobie porównać z tym Alistarkiem. O, myślę, że jest całkiem, całkiem. Dobra. Brązowy zamykamy. Ja wam powiem, z farbą jest tak, nie? Jest ok, otwarta, wszystko jest cacy, ale nie dość, że zasycha, to jeszcze można tak, wiecie, delikatnie trącić rączką. Pyk. I... wesoło. Największe ryzyko to jest to właśnie, żeby tego tutaj nie rozlać, ani nic nie odwalić. Dobra, myk. Zamykamy farby, zamknięte szczelnie, ładnie kliknęło. Pamiętajcie, żeby zawsze kliknęło. Dobra, to co teraz? Fioletowy. Poziomie trzeba wymieszać. I fioletowe guziczki. Ups. I znowu tutaj coś cykło. Wiecie, nie? Żeby za dużo powera nie użyć, żeby nie porozlewać. O, dobra. Mamy to. Ale elegancko się leje. Lubię to. Jest taka, kurde, ta farba porządna. Gościu się znał, co mi to dobierał. Mówił, że to są, wie pan,
można to zrobić po taniości. Ale to wie pan, no to może być tak, wie pan. Ja mówię, to dawaj pan te najdroższe farbki ze sklepu. On mówi, no to proszę bardzo. Mówię, dziękuję. Ja zadowolony, on zadowolony. No i powiem szczerze, że dobrze mi doradził z tymi farbkami. Bo no nie lubię dziadostwa, no co mam powiedzieć. Wolę raz zapłacić oposzomnie, a żeby to działało, nie? No bo tak to trzeba, nie? To trzymaj się tam, byczku. Dzięki, że wpadłeś. Poddymisz mi tutaj czat. Powodzenia tam w pracy. Oby wszystko się udało, nie? Dzięki, nie? Cześć. Dobra, teraz co? No, lukrowane guziczki rysujemy. Cyk. Jest trochę tutaj z tym. Tylko się nie wąsku, ale to są no to pewno fioletowe? Tak, fioletowe. No. Dobra. Pierwszy guziczek mamy. Wzajemnie wesołych świąt ci życzę, byczku. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Szary to jest kozak, on pewnie takie grafiki robi, że nie oddycham. Jedno mi zrobił taką. Zaraz pokażę, czekajcie. Czekajcie, muszę alt i tab nadusić. Dobra. Pokażę taką jedną małą graficzkę. Jak mi zrobił ładne. Zobaczcie, no super, nie? Elegancko. Wyszło i uwierzyłem, że można. Dobra. No i następny guziczek. Malujemy sobie. O, już mamy. Dwa guziczki. Kolejny guziczek. No i kolejny guziczek. No i spoko, nie? Nawet całkiem. Powiem wam, że nowe hobby odkryłem, nie? No bo po prostu fajne to jest. Podoba mi się to. Byle sobie malował. Może następnego Alistara sobie wybierzemy. I będziemy też go malować. Tylko nie bierzcie złotego, bo to tam... Wszystko na złoto i do widzenia. Całkiem, nie? O! Znowu mnie tutaj ten... Oj, wywaliło nam grę. No trudno. Jeszcze raz włączymy. Stwierdzimy sobie Alistara. No i co, no jest super, nie? O. No dzięki, nie? Jako tako, nie? Po japońsku. No testujemy, nie? No ale widzę, że jest ok, możemy na żywioł lecieć. Witaj w Summoner's Rift. Dobra. Fioletowy. A, jeszcze nie skończyliśmy fioletowy, bo on ma jeszcze fioletowy. Pyszczek.
A tu będzie troszeczkę inaczej. Bo mi się wydaje, że on jeszcze ma tutaj czarne coś. Ale potrzebowałbym jakoś... No nie, tutaj to mi raczej nie pomoże z tym. Czekajcie, wezmę może powrót. O, ładnie mi tu podniósł. Jeszcze raz. Zrobimy to jeszcze raz na B. Nie, no fioletowe wszystko ma. Cały zarost, wszystko jest na fioletowo. Tylko oczy są. No, oczy są czerwone. Tak. Wszystko jest, cała twarz różna jest. Cały pysk tego byka jest na fioletowo, także jedziemy. Tylko oczy na czerwono są. Też fioletowe to jest. No zastanawiam się, czy czasami nie zrobić sobie czarnej brudki. To jeszcze raz zróbmy to B. Nie no, fioletowe wszystko. Dobra, no to zsujemy fioletowe. Everybody. Siema Kubasek, witam serdecznie, byczku. Jak tam u ciebie, co tam? Siema, siema. No my tu malujemy sobie Alistarka. Już mamy tutaj górę skończoną, prawie. Jest elegancko. No to super, jak się udało urwać z pracy, nie? Dużo lepiej. Ja sobie dzisiaj, wiesz, testowy odcineczek, mówię, skręcę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać w praktyce. Ale idzie tak dobrze, że aż szkoda przerywać. I mówię, co tam, lecę dalej, nie, z tematem. Malujemy tego Alistarka. Żośnie teraz tutaj mamy. Powiem ci, że na strasznie relaksujące zadanie, nie? Rysujesz sobie Starka. Co różowe? Nie powinno być. I to wszystko mamy tu na żywo. Widzisz? No nie jest twarz różowa. To u góry jest tylko różowe. Patrz. Patrz. To jest różowe. To jest takie, widzisz, no taki... Taki... No nie wiem, jak to ci nazwać, jaki to jest kolor, no. Taki...
No nie wiem, kurde, nie? Ale on ma tutaj pod spodem, ja rysuję mu to pod spodem, tą twarz. I tą twarz, zobacz, jak podnoszę do góry go, to ma całą fioletową. Wszystko ma fioletowe. Widzisz? Spójrz, przyjrzyj się teraz. Patrz, 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 patrz. Kurde, źle się ustawiłem, poczekaj, sorry. Podnosi się, cyk, o widzisz? Twarzyczkę ma całą taką fioletową i oczy tylko takie czerwone, nie? Z czerwonym coś wykombinujemy, no. Myślę, że tam znajdę jakiś lakier czerwony czy coś może. Na razie to fioletowo wszystko tutaj jest. Tylko ten kolczyk nie jest fioletowy. Ty, ale jeszcze ręce miał brązowe, a my już... Kurde, no. Dobra, to jeszcze raz otworzymy ten jest. A jak kamera została ładnie ustawiona? O kurde. No dzięki, byku, nie? Ale wiesz, że możesz za darmo sobie oglądać. Doceniam fakt, że chcesz wspierać społeczeństwo byków. Piąteczka. Byk. I byk. Dobra. Lecimy, nie? To teraz już mamy... O, patrzcie. Mamy ładnie pomalowane. Tutaj, z tej strony jest ładnie. Ale żuchwę to ma ładną, kurde, nie? No. A wesołych świąt. Jasne, że tak. Wesołych, wesołych. Wszystkim życzę wesołych świąt. Miał być ten testowy odcinek... jak ten, no? Testowy odcinek miał być... Gdzie wiesz? Ale kurde, no tak mi się dobrze to maluje, no że no wyszło jak wyszło, nie? Że podstawa jest zrobiona. No, ale mam jeszcze jednego, tak jak będzie 200, to tam jeszcze jednego pomalujemy sobie. Razem, nie? Bo jest tam 196 obserwujących. Nie wiem, bo tam co chwilę się to zmienia. To jest okej, nie? Pomalujemy Alistara, potem zrobimy konkurs. Będzie fajnie, kurde, nie? Kto tam najlepszego Alistara pokoluje, ale to w późniejszym terminie. W styczniu, nie? To widzowie będą malować Alistara. Już tam projekt jest zrobiony, gość już tam czeka tylko na order, ale muszą się ludzie zakwalifikować do tego konkursu, żeby mógł mi wysłać. No i przede wszystkim rozgryzłem to, jak to wysłać, bo są takie paczkomaty, nie wiem, czy ktoś słyszał o tym. I tam można wysyłać, a nie zna się adresu do kogoś. Nie? Dobra, już myślałem, że oko pomalowałem, nie? Już mówię, o kurde, będzie Houston, mamy problem, ale nie, oka nie pomalowałem. No. No to trzymaj się też tam, nie? Dzięki, że wpadłeś na chwileczkę poddymić czat, obejrzeć, jak tutaj się poce przy tym Alistarku. No i trzymaj się tam, nie? Wesołych, jeszcze raz. Dobra. Pozytywna energia wysłana do moderatora. No dobra. Kurczę, A, odpisywałeś, no dobra. No dobrze, nie? Czekaj, bo może ja się zgubiłem trochę w czacie, bo wiecie, tak się tu skupiłem na tym działaniu z tym Alistarem, że wiecie, jak jest, nie? No, elegancko tam podarowałeś subskrypcję. No i super, dzięki, nie? Na początku myślałem, że to Zakus zasubskrybował, wiesz? A to ty rozdałeś. No to super, dzięki, nie?
A, to mi znowu ten Buster wyskakuje. No, mnie wywaliło. O, jest. To ci, kurczę, gra na psikusy łaka. Nie da spokojnie pomalować Alistara, no. Wiecie, tutaj jest takie narzędzie treningowe, że można sobie potrenować, nie? Zabijać potworki, dobijać. Jak co i jak, nie? Nic mnie nie powstrzyma. Mogę przybliżyć postać w LoLu? Jak? Byczku, powiedz jak, to zaraz zrobimy. Dobra, i... No i tak to wygląda, nie? Już. Wiecie, tutaj muszę pomiędzy tym kolczykiem, nie? Zrobić. To będzie dopiero wyzwanie, kurde, nie? To będzie trochę wyzwania, no ale... Damy radę, co tam? Dobra. Jak mam przybliżyć? Do przodu musisz pokręcić. No i ja, o, i gitara jest. No dobra. A teraz widzę, że ten fioletowy to jest troszeczkę inny. Ale myślę, że zrobimy tak, że tutaj jak mam tą brodę, to dodamy trochę ciemnego, jak wyschnie i będzie... Zarąbiście. Będzie miodliwy. No ten już mnie zaraktakuje AFK. No kurde, no dajcie pomalować, nie? No. Mogłem napisać do nich maila, do tego Riotu, żeby mi tego AFK wyłączyli na jakieś chociaż 2 godziny. Dobra, tu koło tego... Wyjdź z bazy. Ty mówisz, że to da radę? To coś da? No dobra. Lecimy z tematem. Cyk. No, zobaczymy, nie? Okej. Okay. No, warto wszystkiego spróbować, byczku, nie? Wiadomo, tutaj pod spodem teraz idziemy tu malować. No, tu jeszcze jest troszeczkę takie niedomalowane, muszę tutaj doprecyzować to. O, i teraz jest elegancko. Tu koło kolczyka. No i dobra. Tu jeszcze koło kolczyka troszeczkę trzeba. Teraz będzie taki, wiecie, no bardzo precyzyjny manewr, także muszę się skupić. Dumny sam z siebie, nie? Wam powiem szczerze. No tak to mi wyszło, że po prostu nie spodziewałem się, nie? No ale wszystkim chciałem życzyć przy okazji, o, wesołych świąt. No kurde, nie? Ale elegancko. No jest super. Dobra. Jeszcze tu troszeczkę tak przy tych oczach myślę, że trochę popracować nad tym, bo będzie mnie to denerwowało, nie? Już tak jest, nie? Że jak coś jest niedoprecyzowane, to potem mnie to denerwuje.
Nie no, kurde, nie? Ręka się trochę częsie, nie? Ale dajemy radę, kurde. Dobra, fioletowy skończony. Nawet tu od spodu kopyta pomalowałem, bo mówię, no i tak przykleję, nie będzie widać, ale mówię, ja będę wiedział. Dobra, to co, zmieniamy kolor. Czekajcie, a tu jeszcze odkryłem coś, czekajcie. Jeszcze z tej perspektywy spojrzę tu, o tu jeszcze tak, tu przy tym oku. Dobra, na te oczy ładnie tutaj zostawiłem, elegancko. Okej. Okay. Kurde, ostrzeżenie znowu, no. Dobra. Super. Jak tam u was święta? Co? Przygotowania? W porządku? Przygotowaliście wszystko, czy na ostatnią chwilę wszystko? Ja to raz na... miałem tak, że na ostatnią chwilę i potem żałowałem jak diabli, nie? Bo po tych sklepach weź tyle ludzi do kit. Lepiej sobie wszystko na przygotować szybciej. Dobra, zamykamy farbę, trzeba pstryknąć porządnie, żeby nie było rozlania, ani żeby nie wyschła nam. No i co, wróćmy do tego brązowego, no bo rękawice ma jeszcze brązowe, nie? Ja nie zauważyłem. Dobra, otwieramy brązowy, pędzel trzeba dobrze wymoczyć. No. O, i cyk. I pykło. O, ciastko. Zjedzmy sobie ciastko. Nie, nie można coś. O, można, patrzcie. No, zjedzmy sobie ciastko. Listar z okazji 200 obserwujących. Testowa wersja, także tak. Ale ta kamera daje radę, nie? Tutaj. Jest okej. Okay. Żywy obraz. Abrakadabra. No to dobrze, nie? No ale nawet jak zobacz, jak przybliżę, to nałapię ostrość. Mega jest. No i dobra. No to dobrze. Patrz ty kurcze piorunie. O.
jest mega. Cieszę się, że wziąłem te farby premium. Bo nic się tu złego nie dzieje. Gościu miał rację w tym sklepie, ale taki sklep, wiecie, wiecie, dla graczy, ale to był sklep typowo dla graczy, którzy grają sobie w takie gry planszowe. I tam sobie tworzą swoje, wiecie, charaktery i tam sobie malujesz swoją, wiecie, taki ten, jakby kampanię robisz swoją, ale to robisz wszystko za pomocą kostki. I kurczę go, i cieszę się, że poszedłem do takiego profesjonalnego sklepu, bo na początku myślałem, żeby sobie kupić tam jakąś farbkę gdzieś tam. Ale mówię, a dziadostwo będzie jeszcze. Teraz łapa w środku, to będzie ciężko. Nie wiem, czy zobaczycie. Czekajcie, ja tak może będę, nie, tak, tak nie dam rady wam pokazać. Ale jak skończę, to wam pokażę, jak będzie wyglądało. O ty kurczę, znowu mnie to AFK atakuje? Stój, Alistar, i się nie wierzgaj. Mam chyba, no mam nowe hobby, nie? Powiem wam szczerze, nie? To odpręża strasznie takie malowanie. Kurczę, żebym tam czasami nie, bo nie chcę wam uciec z kadru, ale nieraz muszę, tak wiecie, się przyzumować. Żeby coś tam nie od... ja nie palić. O, farby. A tu jeszcze jest paluszek domalowany. Zobaczcie, nie? Elegancko. Łapka się nam pomalowała. No. Jest super. Malować całego, mówisz? Możemy w sumie coś tu podziałać z tym tematem. Ja też jestem ciekawy, dlatego jeszcze nie mam tych 200 obserwujących, ale już tam cisnę z tym tematem, nie? Bo mówię, no nie wytrzymam. No nie wytrzymam, no. Siedzę, nie? Mówię, mam teraz tyle, tak dużo czasu teraz mam, bo wiecie, jestem w domu. Bo są te święta. Mam urlop. I mówię sobie, no kurde, no nie wytrzymam, nie? No muszę coś zrobić, nie? Mówię, dobra, to taki chytry plan, jak wujek Fester. Cyk. Uskuteczniony, mówię, testowy odcinek malowania Alistara, nie? No i co, malujemy. Rabyczki lecimy. Druga rękawica została. A korek jaki on ma? Czekaj, a korek jaki ma? Szkoda, że nie ma korka. Jest teraz w tym, w górach. Korek ma złoty. Dobra. Bo wiecie, jakby był brązowy, to od razu bym go machnął też, nie na brązowo, bo brązową już schowałem farbę. Jeszcze się okazało jednak, że tu jeszcze są rękawice brązowe.
No, szukałem na internecie, żeby sobie takiego Alistarka gdzieś tam sobie, wiecie, kupić, postawić gdzieś tutaj, wiecie, o co chodzi. Ale no nie było. To mówię, dobra, samemu trzeba zrobić. No i spotkałem tego ziomeczka w odpowiednim momencie. No, i elegancko. O, znowu mnie tutaj Buster atakuje. Weź miał kolegę, nie będzie ci tak samotnie. O. No siemasz, byczku, cześć, witam serdecznie. Nie wytrzymałem, wiesz? Mówię, co tam, jakiś tam testowy odcinek z malowania. Kurde, znowu uciekłem z kadru, nie? No, to nie jest. Tak? Elegancko idzie. Co tam u ciebie? Jak tam? Ogólnie. Powiadaj. To najważniejsze, nie? My tutaj zobacz, działamy, kurde, nie? Z tematem. Ostrożnie przy tych paluszkach. O kurczę, znowu mi AFK wyskoczyło. No dobra. Ma tu kolegę, niech sobie z nim pogada, nie? Tak? A to tak jest, wiesz, że często swój głos inaczej słyszymy, a inaczej, wiesz, jak się nagra go, nie? Ale masz ładny głos, nie przejmuj się. W porządku. Zawsze podchodzimy do siebie troszeczkę krytycznie, nie? Nie wiem dlaczego, ale tacy już jesteśmy, nie? Zawsze coś nam się nie podoba. Ale na moje bardzo ładny głos miałeś wczoraj, jak grałeś ze mną. Także martwiłem się trochę, że wiesz, bardziej będziesz miał lepszy głos ode mnie. Wiesz, o co chodzi, nie? Bo głos studyjny prawie, że. No i co? O. Tu. Alistar przemierza las. Co? No dzisiaj trochę pomaluję, nie? Troszeczkę pomaluję. Mam drugiego jeszcze. No wiesz, nie? Nowe hobby, nie? Ty, naprawdę powiem ci, że jest mega, nie? Bardzo mnie to wycisza. Tak
Kurde, znowu uciekam z kadru. Sorry. Byczki. Godzinę 15 minut temu zacząłem malować. Kurde, znowu ostrzeżenie? No to piernik, no. No dobra. A tu jeszcze paru zostało do pomalowania z tej strony, nie? Zobaczcie, tu z tej strony. Ja! No dobra, damy radę, nie? Trochę mi tutaj uciekło, no ale tu widzicie? Tu w tym miejscu. Ale to nic, tego nie będzie widać. No nie wiem, z 5 godzin? Około 5 godzin, no, coś takiego, nie? No to się Deadpoola mój kolega malował 5 godzin. Mi się wydaje, że mi to pójdzie szybciej. No jest moim zdaniem dobrze. Elegancko. O. I myk. I cyk. I mamy to. Tak, no, za chwileczkę będziemy robić mecz. Troszeczkę pomalowaliśmy. Myślę, że na dzisiaj to już zakończymy. No, malowanki. O. Zastanawiam się, czy nie zrobić mu złotego kolczyka, nie? W nosie. No bo to jednak... Mi się bardziej podoba złoty niż ten metalowy, co on ma. Bo ma taki metalowy, nie? A mi się tak bardziej by złoty podobał. I zrobię mu złoty, bo... Wiecie, no. Stać go, nie? Na złoty. Dobra, mamy trochę już tam pomalowane. No nie wiem, czy się zabierać za jakiś następny kolor. Jest spoko, nie? Ogólnie czułem się, nie? W rolę artysty. No jest spoko. Dobra. No ten niebieski jeszcze mnie tak kusi, żeby zrobić, nie? To zrobię jeszcze ten niebieski. O kurde. Dobra, czarno, brązową trzeba już zamknąć. Trzeba być taki klik musi być, bo inaczej to się wyschnie ta farba.
mamy tutaj, odkładamy. Dobra, niebieski. Dobrze wymieszać. No i dobra. Okej. No to lecimy z niebieskim. Kurde, źle wypukałem pędzlek. No to nieciekawe sytuacje są. Czekajcie, wezmę jakąś chustałkę. Przygotowany jestem do takich ewentualności, jakbym to rozlał. No to wiecie, nigdy nic nie wiadomo, nie? No. Siema, span Fate Byku! Cześć! Witamy serdecznie, na streamie z Bykiem, Byku. Testowy odcineczek robimy dzisiaj. Oj, 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 zaraz mnie wyrzuci. Nie, nie, nie. No i poszło Battle Royale. Bardzo dobrze. Niech wygra najlepszy, byle nie ja. Siema! Cześć, byczku! Kurczę, no powiem wam szczerze, czekajcie, tą chusteczkę wezmę. No i myk. Dobra, lecimy teraz z kolejnym etapem naszego Alistara. Niebieski. Kurde, ale ten niebieski to sztos jest. Zobaczcie to. Czekaj, czy wyłapie ostrość. O. Dobra. No i dobra, no i lecimy, nie? A ogólnie to wszystkim chciałem życzyć wesołych świąt. Wiecie, o co chodzi, nie? No i Kubasek, wygrałeś tej, byczku. No to na jakimś wspomaganiu nie leciałeś przypadkiem? Dobra. Teraz tym niebieskim trzeba to pomalować. Kurde, ale to elegancko wygląda, nie? Ajajaj, elegancko. Oli, co tam u ciebie? Opowiadaj. Opowiadajcie góry, co tam u was, jak tam do świąt przygotowania. O. Bieski. Elegancko. O, no to super, że ostatni prezent już z główki będzie. Czekajcie, trzeba się tutaj ruszyć. A tu mam literki, nie? Jeszcze nie przykleiłem. Fajnie, co? No dobra. O! Elegancko. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No to mi wieżę zniszczyli. Ładnie. Wesołych świąt.
Co? No nie wiem, czemu tak się dzieje, nie? Czasami jest tak. Czasami tak jest. Po prostu. Że tak, nie wiem, nie nalicza czy coś. Wiecie, może hamują mój progres ze względu na to, żeby mi palma nie odwaliła, nie? Czy coś. Bo niektórym ludziom po prostu odbija, nie? Troszkę więcej pieniędzy mają, czy troszkę więcej sławy, to są dziwni. Kurczę, no. Znowu mnie wywali? Nie. Dobra, zdążyliśmy jeszcze. Spoko, nie? Już to jakoś zaczyna wyglądać. No, dzięki, że mi tutaj przypomniałeś, byczku. Zawsze chciałem mieć takie coś i powiem wam, że nigdzie nie mogłem tego kupić. Postanowiłem wydrukować, pomalować i zrobić. Bo czemu nie? Rysujemy tutaj jeszcze parę dociągnięć. Odwaga. Oj, znowu uciekłem z tego kadra, sorki. No i jest mega. Wygląda byczo. No i najważniejsze, nie? Czy wygląda legit? Dobra, coś tu niebieskiego jeszcze jest. A, jeszcze jest kolczyk niebieski. W uchu. Bierzmy troszeczkę farby. No i elegancka. Jeszcze będzie kropka taka czarna, bo widzę, że tam jest jeszcze czarna kropka, ale tak do czarnego będziemy przychodzić. No. No jest mega. Tam troszeczkę przeschnie. Dobra. Na dzisiaj malowane, malowanie byka zakończymy i sobie pójdziemy pograć coś, nie? Co nieco. Dobra, to ja potrzebuję jakieś, bo ja wiem, 5 minut może, nawet nie.
Wezmę to tylko tam, złożę do kupy, wyleję tą wodę, umyję pędzel. No i wracam, nie? Byczki. Tam, tam, tam.